jednego dużego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Zamieszkuje tam rodzina, małżeństwo z trójką dzieci, z tym, że trzecie dziecko, syn urodził się na 2 lata, urodził się już w tym mieszkaniu. Czyli w momencie, kiedy rodzina się tam sprowadzała, było dzieci dwoje, dziewczynki jedna w wieku przedszkolnym, jedna w wieku szkolnym, chłopczyk dwuletni. Mieszkanie jest zadbane, wymalowane, tam jest problem taki w łazience zaciśnienia, ale to jest problem budynku, a nie tego mieszkania. My tam staramy się z mieszkańcami razem o połączenie do sieci pensów, więc na pewno problem byś z nich, gdyby wszystkie mieszkania były ogrzewane, ponieważ są to lokale socjalne, a gmina zainstalowała tam ogrzewanie elektryczne i mieszkańcy oszczędzają, zwłaszcza ci socjalni, na ogrzewanie, jak wychodzą do pracy, to wyłączają, a później dopiero grzeją, a wiadomo, że to nie sprzyja substancji. To jedynie to, natomiast ta rodzina stara się tam ten grzyb opanować, metodami w tej chwili wakacje robi tam remont, jest wizowana ta ściana, jest wymalowana, no więc zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o, ja tutaj przyznaję, bo Agnieszka zwróciła uwagę na MOPS i ja przyznaję, że nie zadałam tego pytania, a tutaj myślę, że ta rodzina będzie objęta pomocą z MOPS-u, ponieważ jeżeli chodzi o czynsz płatności, prawda, czynszowe, mimo że tam jest stawka niska, bo to jest mieszkanie socjalne, pani pokazała mi ugodę, którą zawarła, miała zaległości czynszowe, zawarła ugodę z zarządem budynków komunalnych, ta zaległość została złożona na raty i po prostu no, zaległość spłaca plus wypłaty bieżące. Pracuje mąż, pracuje chyba w Tesco, natomiast no, żona nie pracuje, ponieważ to dziecko ma w tej chwili około 2 lat. Ten chłopczyk, to jeszcze tamte dzieci też nie są duże. Więc na pewno nie jest tam no, tak bardzo bogato. Ale mieszkanie jest zadbane. Jak na tak stosunkowo, prawda, małe, może powierzchnia nie jest mała, ale no jeden pokój, jedno pomieszczenie, w którym cała ta 5-osobowa rodzina mieszka, to trzeba przyznać, że mieszkanie jest zadbane. Ja bym tutaj wnioskowała o pozytywne, o pozytywną opinię. Natomiast jeszcze zwrócę się do MOPS-u w tej sytuacji i zapytam też, jak czy